Strajk kobiet sparaliżować ma całą Polskę, wymusić zmiany polityczne. Szefową, czy przewodniczącą, czy może twarzą tego jest Marta Lempart. Porozmawiamy z panią poseł Prawa i Sprawiedliwości Iwoną Arendt. Pani Marta Lempart mówi, że reprezentuje kobiety. Pani czuje się reprezentowana przez Martę Lempart? No na pewno. Czuję się na pewno kobietą, ale nie jestem reprezentowana przez pani Lempart, ani część moich koleżanek. Grono moich znajomych absolutnie nie uważa, że to są nasi przedstawiciele. Pani Lempart być może reprezentuje jakąś grupę osób, które chcą zrobić w Polsce rewolucję, które chcą obalić rząd. I manipulują jeszcze do tego młodymi kobietami, które no do końca też nie wiedzą, jaki cel przyświeca pani Lempart i jej koleżankom. To jest grupa jakaś nowa w polskiej polityce, na polskiej scenie. To są ludzie, którzy do tej pory nie brali udziału w życiu politycznym, tak jak mówi się nam, że pani Lempart jest osobą nową i świeżą. No nie no, pani Lempart jest nam znakomicie znana. Pracowała za czasów rządu Donalda Tuska, pracowała w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej i też zaznaczę, zajmowała się osobami niepełnosprawnymi. Pani Lempart znana jest także we Wrocławiu, to wystarczy zapytać się polityków, posłów z Wrocławia, oni znakomicie znają panią Lempart, więc nie jest to nowa osoba, absolutnie. To jest osoba, która wie, do czego dąży. Dąży do tego, żeby obalić rząd, żeby przejąć władzę, ale naprawdę najgorsze w tym wszystkim jest to, że wykorzystuje nieświadome do tego, no właśnie kobiety. Nieświadome kobiety, bo nieświadome tego, jaki cel przyświeca tej pani. Trybunał Konstytucyjny sędzi przy Przyłębskiej, to jest określenie Trybunału Konstytucyjnego, które widzowie stacji opozycyjnych słyszą od nich? Czy w Polsce jest jakiś inny trybunał prawdziwy, a ten pani sędzi Przyłębskiej jest jakiś nieprawdziwy? Trybunał Konstytucyjny jest Trybunałem Konstytucyjnym wybieranym zgodnie z prawem. Ja przypomnę, kiedy w 2015 roku Platforma Obywatelska z PSL-em wiedziała, że będzie traciła władzę i traciła już władzę na zapas, niezgodnie z prawem, niezgodnie z konstytucją, już sobie powołała sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Zresztą ja też przypomnę, że przez 8 lat ich rządów większość sędziów, a nawet myślę, że bardzo dużo, nawet nie wiem, czy nie wszyscy sędziowie zostali powołani przez parlament złożony z większości PO, PSL. I to byli sędziowie wybierani tak naprawdę przez nich, bo to oni decydowali o wyborze tych sędziów. I stąd ta próba delegitymizacji Trybunału Konstytucyjnego. W tych postulatach, które pani Lempart zgłasza, jest nowelizacja budżetu, kasę na ochronę zdrowia. Nie wiem, co to znaczy. Pomocy dla przedsiębiorców, praw kobiet chcemy, pisze pani Lempart. Czyli chcemy legalnej aborcji, edukacji seksualnej, antykoncepcji. To są prawa, no ale pani jako kobieta jest może autorytetem większym. Czy to są prawa kobiet, tak? Dostęp do pełnej aborcji? Tak naprawdę dostęp do edukacji seksualnej jest. Dzisiaj tak naprawdę my nie musimy ze swoimi córkami rozmawiać, ani córki nie muszą gdziekolwiek chodzić, bo tak naprawdę mają dostęp i do lekarzy, i mają do nauczycieli, i do pedagogów, z którymi mogą o tym porozmawiać, nawet jeżeli nie chcą z rodzicami o tym rozmawiać. Więc dostęp do edukacji seksualnej jest znakomity. Jeżeli chodzi o dostęp do antykoncepcji, no także nie ma żadnych
przeszkód do tego, żeby u swojego lekarza ginekologa otrzymać pełny pakiet, pełną pomoc antykoncepcji. A jak wcześniej pan redaktor powiedział o tych postulatach, no to na służbę zdrowia, ja też przypomnę, że za czasów naszego rządu nakłady na służbę zdrowia są dużo, dużo większe niż za czasów Platformy Obywatelskiej z PSL-em i kiedy ta pani Lempart współrządziła, bo będąc pracownikiem ministerstwa, współrządziła. I wtedy tych nakładów na służbę zdrowia było bardzo mało. My od 2015 roku sukcesywnie dokładamy do budżetu służby zdrowia coraz większe pieniądze. A pomoc przedsiębiorcom, no to wystarczy ostatnie miesiące zobaczyć i nasze tarcze antykryzysowe, gdzie miliony złotych zostały przeznaczone na pomoc przedsiębiorcom w tym ciężkim kryzysie, w tej ciężkiej sytuacji. Więc to są naprawdę nietrafione jakieś postulaty. Przyjrzyjmy się, szanowna pani poseł, jeszcze jednemu postulatowi. Chcemy świeckiego państwa, zaprzestania finansowania kościoła z budżetu państwa i wypier, tu trzy kropki, nie mam pojęcia, co to znaczy, ale tak jest, z religią ze szkół. No to jest prawdziwe, wiecie. To jest hasło, które leży w centrum tej rewolty, którą widzimy, czy to jest poboczny dodatek taki po prostu, żeby marksiści nie potrafią bez tego żyć? Tak naprawdę to właśnie o to chodzi, żeby wprowadzić lewackie państwo. To są typowe lewicowe postulaty, które to nas nie dziwi, bo to są takie osoby, które właśnie takie chcą lewackie państwo wprowadzić w Polsce. Ale przypominam też, ostatnio były wybory do Sejmu, rok temu, niecały rok temu były wybory do Sejmu. Wygrała nasza partia Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczona Prawica. Wygrała Zjednoczona Prawica i ludzie dali nam legitymację do tego, żebyśmy rządzili. Nie dali lewicowym działaczom i posłom i politykom lewicowym tej legitymacji, tylko nam. I dlatego my nie godzimy się na wprowadzanie lewicowych postulatów i lewackiego państwa, a im właśnie o to chodzi. Nie chodzi im o prawa kobiet. Chodzi im o to, żeby wprowadzić swoje lewicowe państwo, a my na to nie pozwolimy. A my na to nie pozwolimy. My pilnujemy kościołów, staramy się je bronić. To jeszcze tak anegdotycznie wczoraj przez Twittera przeleciała informacja o tym, że czołgi jadą do Warszawy. Już pokażemy to państwu. Duży popłoch, właśnie, że rząd sprowadza czołgi. O, 18. Dywizja Zmechanizowana, do której te wozy pancerne należą, poinformowała na Twitterze, że przyczyną, dla której te czołgi jadą, są ćwiczenia, które właśnie się zakończyły. Lampart 20. To o wojskowym poczuciu humoru różne rzeczy słyszałem, ale to dobre było. Dobrze, oczywiście. No i tutaj ta informacja pokazuje na Twitterze, jakie fake newsy chodzą, tak? Próbują manipulować ludźmi, opowiadać bzdury. I to jest bardzo niebezpieczne, bo tym młodym ludziom, których widzimy na tych demonstracjach, naprawdę mówi się nieprawdę, manipuluje się nimi i no i to jest bardzo niebezpieczne. No i mamy telewizję, to może dwa słowa na temat tego, co słychać w przestrzeni publicznej. No, słyszymy o zakazie badań prenatalnych. W telewizji jednej pojawiają się ginekolodzy, którzy mówią, że teraz to już w ogóle moja praca nie będzie miała sensu, podczas gdy w rzeczywistości chodzi o 1000 przypadków mniej więcej rocznie aborcji eugenicznej, w której zabijane są dzieci z rozszczepem kręgosłupa, z chorobą Downa, ale to są choroby, z którymi można żyć. To jest u podwórza tego, tak? Leży to lewackie przeświadczenie, że my będziemy decydować o tym, kto ma prawo do życia. Bolszewicy decydowali o tym, kto ma prawo do życia w sposób prosty, wystrzeliwując całą klasę kupców, wykształconych ludzi, ludzi, którzy służyli państwu carów, no oczywiście naszemu przeciwnikowi, ale jednak trafili oni wszyscy gdzieś do dołów z wapnem. Tutaj
podobna odsłona tej samej ideologii. Mówi, że małe dzieci, które się jeszcze nie narodziły, nie mają prawa życia. To jest naukowe podejście? Nie, no przecież wszyscy wiemy i wszyscy wiedzą o tym, i profesorowie się wypowiadają, i lekarze się wypowiadają, i ginekolodzy, że życie dziecka rozpoczyna się już w łonie matki. Tam już jest życie, tam jest dziecko. Tam nie jest zlepek komórek, jak tak próbują nam lewaczki to wmawiać. Tam jest dziecko, któremu bije serce. A jeżeli chodzi o badania prenatalne, no to panie redaktorze, no wyraźnie pan premier Morawiecki, zresztą pani minister też powiedziała w programie, który wprowadziliśmy, programie dla życia, pan premier Morawiecki powiedział, że będzie więcej tych badań prenatalnych, a tak naprawdę będziemy chcieli, żeby te badania prenatalne były w każdym przypadku, żeby każda kobieta, która jest w ciąży, mogła spokojnie zrobić bez problemu badania prenatalne, żeby, bo wiele chorób już w fazie prenatalnej u dzieci można leczyć. I dlatego to jest ważne, żeby tą ciążę monitorować. A też w tym programie dla życia mamy szereg rozwiązań dla kobiet, które są właśnie w takiej sytuacji, kiedy dziecko jest no z wadą, tak? Płód jest z wadą, dziecko jest z wadą. Jest wiele takich punktów pomocy dla tych osób, dla tych kobiet. My ich nie zostawimy samych. My tak naprawdę to aborcja dzisiaj to nie jest też nieszczęście zabicia dziecka, ale to nieszczęście dla tej kobiety, która robi tą aborcję, ponieważ ona dzisiaj jej się wydaje, że ma problem z głowy, ale tak naprawdę za parę lat psychicznie będzie to na niej ogromnie ciążyło i będzie ją to męczyło. My chcemy im właśnie pomóc, żeby mogły spokojnie w przyszłości prowadzić życie i nie mieć poczucia winy za to, co zrobiły. Jest w tym naszym programie naprawdę tyle przygotowanych propozycji, że te kobiety nie zostaną same. A dziecko powinniśmy chronić jako osoba prawna od poczęcia, tym bardziej, odpoczęcia, że kobieta, czyli od momentu, w którym dziecko ma kod genetyczny. Słuchamy. Bo to jest ważne. Ostatnie zdanie. Bo kobiety, słyszę na tych demonstracjach, mówią, że to jest mój brzuch, moja macica, tak, to jest moja sprawa. Nie. Jesteś kobietą do momentu i tylko jesteś jedynym, tak? Jesteś sama do momentu, kiedy nie zajdziesz w ciąży, kiedy jest dziecko w twoim łonie, to już jest druga inna osoba oddzielna, która ma prawo do życia. To nie jest tak, że to już jest twoja sprawa. Tu już wchodzi też państwo i chroni to dziecko, bo to jest obywatel Polski. Iwona Arendt, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Serdecznie dziękujemy, życzę miłego dnia i udanego dystansowania się społecznego. Dziękuję i pozdrawiam. Kłaniam się. A już za chwileczkę ojciec Leszek Gęsiak, rzecznik Konfederacji Episkopatu Konferencji Episkopatu Polski.